62 lata, a teraz mam 81. To ile? No teraz. To mnie 92. Nie, nie liczyłam. Nie zastanawiałam się. No i tak właśnie udała się pierwsza podróż. Spotkałam wspaniałych ludzi. Wróciłam ozdrowiona fizycznie. A takie jeszcze nawiązanie do tego, do tej sprawy. Ma, jak ktoś będzie w Afryce, a będzie spragniony, to jest ma. Woda, woda ma. Bardzo proste. A zupa? Siorba. A to Mansell. Łatwo zapamiętać. A my drugie pytanie z takiej serii. Państwo w Pabówce zastanawiają się, późna dojrzałość to koniec, czy dopiero początek? Późna dojrzałość jest pewnym etapem, pewnym kolejnym etapem. Właśnie na ten temat w piśmie czeskim zadano mi te pytania właśnie. Jeszcze pojawiają nam się bardzo miłe komentarze. Jeden na pewno bardzo Panią ucieszy. Pani z biblioteki w Czczewie napisała, tuż przed spotkaniem odwiedziła nas Pani, bodajże miała na imię Grażyna, i powiedziała, że zna osobiście Panią Teresę, bowiem spotkała ją na Kubie, dokładniej w Hawanie. Prosiła, żeby serdecznie Panią pozdrowić. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, jeśli to jest jakaś możliwość przekazania.